Tęgi Starka, testujemy nowe potencjalne zmiany w balansie. 21 sierpnia 2017, go go. 22:44 na Zefa gramy PvP. Zmiany ma wejść podobno w listopadzie, ale co, jeszcze się wiele może zmienić, no ale zobaczymy. Co tam nowego. Popatrzysz potem na infektora w teście? Może popatrzę, zobaczymy. Póki co Protoss. Maxors, nie wyszedł ci snipe. Siema, Mauti Hautomiki. Jak długo Indie działa w necie ze StarCraftem? Nie wiem, o co chodzi. Wow, już widzę te nowe umiejętności. Ej, ten panel jest chyba większy, nie? Mi się wydaje. Jakoś coś inaczej wszystko jest, mam wrażenie. Czuję, że coś jest inaczej. Ale to może mi się wydaje. Że coś innego tu jest. Z panelem, z wielkością, mam wrażenie. Dobra, więc tak, nie ma Mothership Core'a, jest Chrono Boost za 50 energii, aż za 50. Jest Mass Recall, Mass Recall ma spory zasięg i mamy Shield Recharge. Możemy zrobić, żeby to automatycznie się robiło i nie automatycznie. Czyli to nam będzie ładowało 3 tarczy za 1 punkt energii. Ciekawy, ciekawy. Co to za gość? To nie wiem, jakiś zef. Robki już nie wychodzą tak szybko, że tu... Aha, no. Dobra, zobaczymy Chrono Boosta. A faktycznie jest zdecydowanie szybciej. Czy w sumie Build Order widzę, że będzie w zasadzie taki sam. Ale jakoś tak chyba ekonomia Protossa ucierpi, mam wrażenie. Na tych wszystkich tutaj usunięciach. No, mam wrażenie, że tak będzie. Nowa grafika probek? Nie no, to są te co z Battle Chesta. War Chesta. Się dostaje. Szalony ja, siema. Stayson, witamy. Tak, to jest ten ladder, ale to jest ten matchmaker, ten no, testowy, nie? Testujemy nowe zmiany. Jestem beta testerem. Tajemnym. Na jednym gejcie gra? Ciekawe. Ale dużo kasy mamy. Właśnie chciałem zrobić Mothership Core'a, nieważne. A, on zagrał ekspansję, o to tu chodzi. A to nawet dobrze chyba. Zraszuje pierożona. Składamy teraz energię na Oracle. Przyspieszymy, jak się da. Przyszedł dwie Oracle, przyspieszymy jak się da. Wiadomo, presja musi być. Warpgate'a nie, Warpgate. Ale 200 energii ma na Nexus, dobre. Fajne jest, że nie ma Mothership Core'a, bo nie trzeba się bronić przed jednostkami powietrznymi, nie? W early game, więc stalkery nie są aż tak ważne. No dobra, Chrono Boost poleciał. Mówię wam, programerzy ten build będą grali niebawem. Jak szybko będą te dwie orakle, no. Zaraz drugi Chrono Boost. Poszło. Idealny time też jest na kolejnym gateway. Wszystko jest perfect. Give us your command. Najakar Mina. Let your will be heard. We are of one mind. Victory for the firstborn. Oracle receiving. Let us begin. Let your will. Już wygrałem, czy mi się wydaje? Yes, let your will be heard. How can I aid you?
Glorious combat is upon us. Combat over. An air demon wash above. I have met the end. Okej. Okay. Ach, grafika probek w Nexusie. Tego nawet nie założyłem. Chyba nie przemyślałbyś tego builda do końca. Mój Boże, nowy skin. Aż się StarCraft musi przeładować. Takie emocje. Wydawało mi się, że już trzecią fazę będę mieć. A tu nie. Aha, no będę mieć, dobra. Może jeszcze jedną? Jest! O, ja cię! Oraklami wygrałem sobie wykuźniowaną orakl. Wow, to będzie siała postrach. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Szybko poszło. Weź zagraj kulki w tym teście. A, disruptory, tak, pomyślimy, żeby ich tutaj wykorzystać. Właśnie zastanawiam się, jak zagrać na Zerga. Trochę. Skoro nie mamy dar ship. Kora, to nie wiem, czy nie wrócimy do Forge Fast Expand, prawdę mówiąc. Nie, jeszcze nie grałem w Outlasta, niedługo będzie. Sun, TM, Altair, siema, witam. Znowu ten sam gość. Jeszcze jednego skina mam, jakiego jeszcze mam skina jednego? Wait, co na Twitchu? Czy... Nie, na YouTubie raczej tylko będzie. A na Twitchu byś chciał Mentos? Nie wiem, kurde. To będzie dramat pewnie jakiś. Ginąć mega często? Nie wiem w sumie. Nie wiem. Od miesiąca. Ups. Jak się bać, to sam w domu przy multiplayerze. Ja już się boję w tym momencie, nie? Siema Teflonek, to jest StarCraft 2, gra strategiczna. Robisz, zbierasz surowce, minerały, tutaj te niebieskie to są minerały, zbierasz je, robotnicy je zbierają, tutaj będziemy zbierać gaz z tego i z tego, są dwa gazy na ogół. I za te tutaj są minerały, ile mam obecnie, tutaj ile mam gazu obecnie. I za te surowce robię budynki i potem robię sobie więcej robotników, to mam teraz tak 19 robotników, tu się pokazuje. I armia też się tutaj pokazuje. Armii póki co żadnej nie mam, to jest to wyżej. Oho. Ktoś widzę, że chce mi chyba zrobić coś złego szybko. Jakiegoś Cannon Rusha może? Nie, chyba nie. Cannon Rush na mapie testowej. Chyba nie. Ale mógłby. Co z tym nowym balansem i czy ujdzie to Chaman? Nie no, dopiero pierwszą grę zagrałem, to nie wiem w sumie. No teraz ten... Jak to się w Outlasta wrobiłem? A jakie są jeszcze inne gry? Fajne. Do nagrania. Ej, ale to... Tak, dużo mi ta misja zajęła. Potwierdzam. Dużo za dużo. O, znowu zaekspował ktoś szybko. Jak go znowu adeptkami pocisnę, jak na mój gust. The firstborn shall persevere. Give us your command. Give us your command. Użyjemy zaraz Master Cole, zobaczymy jak to działa może. Po co te pylony tak rozstawiał? Ej, to jest dobre pytanie, to czama. Bez kitu. Ja tych pylonów już nie muszę tak rozstawiać. Nie ma po co. Wizję, żebym miał, wizję.
Każe Oracle, no była na poprzedniej tej mapie. Streamy są nawet fajne, jak się je ogląda, a nie tylko czat czyta. No co za hater, nie? Już mowa nienawiści powróciła. Tylko by czata czytał. Zero interakcji. Zero. Okej, jednak chyba nie wygram z samymi adeptkami. Dziwnie mi się czuję bez Mothershipa. Wow. Jak to długo trwało, nie? Nie było warto jakby co, ale chciałem zobaczyć, jak to działa. Pod ry jest, tak? Jak recall. Dobra, teraz będziemy grali stalkery, bo podobno są bardzo dobre. Aha, kurde, ja użyłem chronobusta na... Ej, to ciekawe z tym chronobustem. Jak szybko się pojawi immortal? Na ile starczy tego chronobusta? Pół immortala? No, pół immortala. Takie sobie. Wystarczyło na jednego immortala. O, o. No ja wiem, że 4 sekundy, ale to wiesz. No też tylko słuchasz, chudy, a nie oglądasz? Nie, no. Jestem wykorzystywany, jak to masz knapik w tym momencie. Nie no, spoko. Ja też tak często robię ze streamami. O! Te kreseczki są jakieś inne. Jak się ten ustawi Rally Pointa. Najdłuższe 4 sekundy życia to. Ej, a dobre są stalkery na zeloty? Jak to jest? 15 i 21 na pancerzone. Może? A, sorry, już to mam. Jest tak dziwnie, jak nie ma Mothership Core, nie? Ja cały czas o nim myślę, nie? Cały czas. To ja będę pod spację przepisywać warpizm, a może nie, no bo już Mothership Core nie ma, nie? Nie wiem, na proby chyba chronobusy najlepiej rzucać. No tak, w 3 miejsca, go go. Po forżu. No, szybko, szybko.
Kasia, coś wymyślić musimy. Co miałem zrobić? Disruptory, tak? Coś nowego zróbmy, a nie tylko, że wygramy, bo to bez sensu. To innowacja, Disruptor Stalker. U Obserwera? Aha, bo Obserwer będzie miał ten tryb rozłożenia się, rozstawienia, tak? Faktycznie. Nie jest dobrze, bo on tutaj, no, mnie atakuje, a ja nie utrzymam tej bazy raczej. Ktoś tutaj zapomniał używać Chrono Boosta, nie? Słabe są bardzo Disruptory. No, niezbyt użyteczne to. Dalej lepsze, no o wiele, nawet to jeszcze lepsza jest kompozycja Zero Archon Immortal, bo... W ogóle nic teraz nie robię, to jest Disruptory, mam wrażenie. To w ogóle bez sensu. No... Widzę, że będzie dalej ta sama taktyka. No przecież Disruptory da się zablokować teraz dwoma zlotami, a to najważniejsze, żeby właśnie zbić przeciwnikowi te Immortale i Archony, nie? Trochę tak bez sensu wyszło. Miałeś film obejrzeć Mentos? Spoko. Tak, zdecydowanie tutaj żeśmy nie wygrali. No, mega słabe są te Disruptory.
No, to w ogóle teraz też praktycznie bezużyteczne jest, tak, bez, żeby nie skłamać, nie? No bo niby do czego? A, obserwatora nie rozstawiałem jeszcze. No ale to tylko będzie mieć dalszą wizję, nie? Pchynoś, hello, witamy. Siema Zef. Hello man. Dobranoc Kubi, dzięki, że byłeś, pozdro. Czekajcie, gdzie są tutaj te zmiany rozpisane gdzieś? Nie tak łatwo się do nich dobrać. Randomem? Nie. Siema Cezu, muszę wiedzieć dokładnie co będę sprawdzać, co testować, nie? Ale Protoss się nie wydaje być silniejszy bez Mothership Core'a. Teoretycznie zmiany wydają się iść w dobrym kierunku, ale nie dość, że nam zabierają Mothership Core'a, to jeszcze zmuszają do poprawy makro poprzez używanie Chronoboosta, nie? Ja o tym trochę zapomniałem. Ale to spoko, to jest kwestia pogrania chwili i znowu będziemy pamiętać. Ta, no, disruptory bezużyteczne, dokładnie Unreal. To jednym zerglingiem też można zablokować. I trochę słabo. Mogliby jakoś to zmienić, że jak jest dużo jednostek wokół tego środka, to wtedy to eksploduje, czy nie wiem, coś takiego może. Bo tak, to w ogóle bez sensu, nie? Chyba, żeby nawalić tych disruptorów 20, no ale to najpierw trzeba dojść do 20, to nie ma sensu w ogóle. Nie ma sensu. Dobra, gramy normalnego, bo to tak już się zdemotywowałem. Obrażenia od rozmiaru jednostki uzależnić? No ale no to dalej będzie mogła jakakolwiek blokować. Nieosiągalny? Nie. Jutro dopiero remaster i kampania. Już dzisiaj grałem w to dużo. Można za dużo trochę. Także, no, na YouTube'a możesz zajrzeć nieosiągalnie. Chcesz jeszcze? Chyba, że widziałeś już wszystko, to... Ciężko powiedzieć. Klip, myślałem, że Protoss będzie imba. Taki tam, dobra, no, trzymaj się, pozdro. Coraz bliżej 200 milionów. Mam nadzieję, że ten poradnik, na który zbierasz, to obronie dla Protossa. Uśmiech. Oj, toczamen. No niestety nie bardzo. Ale mogę napisać, powiedzieć, jak się to w miarę broni. Dziękuję bardzo mocno za wsparcie, pozdrawiam. No tak, w sumie dzisiaj aż 8 dyszek padło na ten cel poradnik. Lazerowe hedry. To bardziej dla zergów niestety. Dziękuję bardzo mocno, toczaman, za wsparcie. No ale nieosiągalny, to możesz też bić sobie w, no, teraz w archiwum na Twitchu i też będą te misje, które dzisiaj wcześniej grałem, może ciebie jeszcze nie było od samego początku. No, coś tak dziwnie ta proba jedzie. What is this? O! Marine. Szanse na proxy. Faktory rosną niesamowicie. Czy fajny jest na remaster StarCrafta? Tak, Aiden, podoba mi się. Czy dużo ludzi gra? Tak. Porównując z tym, co myślałem, że będzie to dużo, naprawdę. Mana ma po 1500 osób, na streamie tam 2000. A wcześniej miał kilkaset chyba głównie, nie? Coś takiego. Więc jest duża... Duży potencjał, zwłaszcza w Korei też. Glory to the Daemon.
A, tutaj aż. No dobra. We serve with pride. Yes, executor. Give us your command. O, nie zabiło go to? Let your will be heard. Your probes are under attack. Dimensional strength. Wow, zakuźniowana orakul. Our fates are one. Cyk. Combat awaits. I shall be reclaimed. I am the will of the hierarch. For Solendis. The temple. It is destined. Glorious combat is upon us. Perceiving. Oh wow. Extrapolating strings. Restores. It is destined. You must construct dimensional strings attuned. You must construct additional pylons. Let the threads come back. You must construct additional. You have not enough minerals. An air. How can I? You must construct. Let us begin. Ire shall be re- We serve with pride. By the darkness rises.
Wiem, że mogę robić Mothershipa. O masakra, co ja zrobiłem? Kurde, proxy faktorka. Drugi raz mnie pokonała, mimo że wiedziałem, że ona się wydarzy na 90%. O, i nawet na słabego gracza jeszcze, nie? Janusz Dzik, dzięki za followa. Ale pamiętam, że ten Stats zagrał Stargate'a mimo wszystko na takiego builda i jakoś tak, nie wiem, dawał radę w miarę. No ja nie dałem rad. Jak mi jeszcze do maina załadował tę faktorkę. Nie wiem. Także Mothership Core'a zabrakło mocno. O fuck, teraz zabrakło trochę... Tego właśnie. Tu skałek nie ma? Były skałki chyba gdzieś kiedyś tu. A, tu, dobra. Dobra, jest spoko. Nie od tej strony odmierzałem co trzeba. Jak showtime olinować? Yes, I will. Włączyła mi się reklama, która wspiera Twitcha, nie ciebie zdziwaga. Siema kopytko. Witam, witam. No to niedobrze, że jeszcze mnie nie wspiera. To się serio pokazuje, że reklama wspiera Twitcha, a streamera nie? Nie rozumiem. Jak to działa, bo zawsze się pokazuje, że w zasadzie streamera, nie? Do maslinga robi się wsparcie na przykład header lub montali, tylko same linki się robi. No zależy kiedy ten masling się pojawia, no. Grasz szybkiego maslinga, no to... same zerglingi, no. Ewentualnie overlorda, który może przerzucać te zerglingi do głównej bazy przeciwnika. Ktoś chyba zagrał dwie hacze przed pulą. Czy nie powinienem puszczać reklam? Może powinienem, nie wiem. Donate miliard raz lepsze. Chociaż jakbym robił i to, to może jeszcze by było lepiej. Nie wiem, ciężko powiedzieć. O, tak jak myślałem, zrobił dwie szybkie hacze. No to co teraz? No jedno jest pewne. Szybka presja adeptkami jest bardzo potrzebna. I może zrobimy jeszcze taki dziwny mix z gazem, że go... że najpierw Stargate, to dopiero warp, okej? Okay? Tak, tak. Mocną presję wywrzemy na te jego dwie szybkie haczerki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy zmiany już są live? Nie, no, Asaroth, on do zmian to jeszcze duża, długa droga. Yes, executor. It shall be done. Glaive cannon armed. Ire shall be reclaimed. Najakar Mina. Dimensional strings attuned. Extrapolate. Ire shall be reclaimed. You have not enough minerals. We serve the star. You seek guidance, an omen harmonized
Gość gra makro, jak widzisz. Się boję kontrolingami, ale chyba jej jeszcze nie zrobię. The firstborn shall persevere. We each offer. Our pylon is under attack. Robię masora, kolegów, coś się pytał, co gram tak w ogóle. Wiem, dziwnie to wygląda, ale naprawdę gram masora. Prismatic core online. An omen. The threads of... Po raz pierwszy u mnie na streamie Mass Oracle. Wow. We meet our fate. It is destined. Nazutai. Dobra, zajmuję gazę, więc chyba luz. Let us begin. A, jest nieźle. Gramy to w stylu takim właśnie showtime'owym, bo tylko taki styl widziałem w sumie. Robi speeda do rouchy, bardzo ważne. Trzeba już się tutaj zabezpieczyć na barrel rouchę. Wiem, że gra to, bo ja mam Void Ray'a, więc może drugiego może po prostu zrobię. Nie wiem, czy hydralisków nie robi? Serio? Robi Roach'a póki co, no dobra. Co robi i te Roach? Może to jest jakiś Master Roach Ravager Queen i to też może jakoś mnie ukarać, nie wiem. Dobra, zrobimy tego, no. Kolejnego Voida. Trochę za mało pelonów, co mam. Okej, Ravagerki się robią. Tego się nie spodziewałem. Maser to maser. Ale on po prostu zwiadu też nie wykonał za bardzo. Chyba musiałem się obronić tymi Oracle, nie? Bo wiecie, inna opcja no to, żebym skontratakował jakoś, to by było fajnie, ale no. Nie wydaje mi się, żebym mógł, nie? Trzeba zostawić jedną Oracle do Revelation, bo może się zrobić gość niewidzialny. Zaraz mu skontratakujemy też jakąś bazę, bo trochę słabo jest nie kontratakować. Tak, trzeba jeszcze pozbierać trochę energii. Ogólnie w Skytosa pójdę, nie gram jak Showtime. Chyba najlepiej będzie mu wjechać do głównej... Chociaż nie wiem, gdzie on ma technologię, to najlepiej było chyba do głównej bazy zaatakować, wjechać, whatever. Już kurde, tak... Trzeba zrobić... odpowiedź na inwestory. Pewnie tutaj niedługo będą. On nie zrobił spory. Zrobimy też Mothershipa.
Erodim Rashagal. Mineral field depleted. Channel the light of life. The enemy has discovered us. Antorptory. To zaraz mówiłem, czy chodzi o masz tego. Masz wojdy. Bo oczywiście kariery nie są za dobre odpowiedzią na te jednostki. Ale już mamy trochę tego tematu. O nie, źle zborfowałem te stalkery. Zrobiły się od razu. Nie wiem, czy to nie jest błąd, że Mothershipa nie anulowałem, bo fotonowe czartery by trochę pomógł, ale w sumie miałem tyle voidów, że luz. Też dobrze, że je zrobiłem nie tylko na te roachy, ale też na koruptory. To miazga jak na mój gust. Mamy forge'a gdzieś? Mamy, dobra. Nas Oracle zaharasują. Obrzydliwa gra. Z mojej strony. O! Chyba nie ogarnąłem to. Basenu. Mógł mieć szybciej Storma czy Archony. Pierwszy raz to w sumie zagrałem. O! Będzie nowe Area of Damage? Coś planują zmienić? Tak? Mocno? O, siema Lala, witam mocno. A, że AOE, Age of Empires, no tak. Wszystko spoko, ale ten skill na Oracle kopytko, no proszę cię, zakuźniowana Oracle wygląda majestatycznie. Dobra, zagramy jeszcze jedną grę, bo tak głupio byłoby. Może skończyć już teraz. Siema, siema. Blaskowic, witamy. Idealnie na koniec. Nie, Lala, jeszcze jedną zagram. One more. Dobra, to Czaman, dzięki, że byłeś. Dziękuję bardzo mocno za wsparcie. To jest dobra taktyka, nie? Jak się uda zająć trzecią bazę bez większych problemów, to naprawdę jest łatwo. Jedyne, co mi może ukarać, to właśnie ten atak Zergling z królowymi, taki szybki drop, nie? Czy jest API do StarCrafta 2? Ktoś coś... Programator! Programator rozumiem, że chce coś zrobić ze StarCraftem 2. A raczej API, które wyszło niedawno do niego. Programiści, możecie się łączyć.
stworzyć coś fantastycznego. Bliżej 200 milionów. O dzięki. Jak tam nas Soracla idzie? Kappa? Właśnie zagrałem moją pierwszą grę po raz pierwszy z tymi z Mass Oracle. Potem przyszedłem w Skytosa i powiem ci, że bardzo dobrze. Tylko że no też grałem na BSK. No ale jak na pierwszy raz myślę, że wyszło bardzo spoko, bo też dobrego builda zastosowałem. Podpatrzyłem go od Showtime'a. Było dobrze. Jestem zadowolony. Ale to dopiero pierwsza gra, jeszcze nie zacząłem abuzować jak reszta, nie? Podobno imba, ale jak patrzę na niektórych zergów, to i tak dają radę. No chyba, że to jest właśnie Showtime, bo Showtime potrafi się bardzo dobrze bronić, nie? Jest potencjał, ale w zasadzie i tak się dobroć tego zagrania sprowadza do tego, że po prostu Protoss gra i tak niesamowicie dobrze. W zasadzie idealnie. Teraz zapomniałem, ile tego gazu tutaj on zebrał. Nie wiem, pamiętacie wy? Mi łączył się program pod tytułem filety z piersi kurczaka w cieście kokosowym do później moi mili. A Rambo poszedł sobie gotować, spoko. Smacznego, żeby wyszło. Niby Rambo, wiecie, niby surowe. Wszystko by tam jadł, jak rasowy taki leśny wojownik, a lubi sobie coś tak dopieścić z tym żarcie. Dziękuję bardzo, Lalo, za wsparcie. Hajsy się sypią, dokładnie. Co to, API? No, z grubsza jest to dla programistów i oni mogą wykorzystywać... Znaczy, jest tak jakby taka furtka dla programisty, przez którą on może wyciągać pewne dane z Battle.netu, powiedzmy. Bo jak tego Blizzard nie zrobi, to ty sobie nie możesz jakichś tam danych z gry, czy no wziąć po prostu do swojej aplikacji i coś potem z tymi danymi zrobić, nie? Czyli można powiedzieć, że no coś takiego, taka furtka. Tak bym to wytłumaczył. Czekaj, API. Application Programming Interface, no, to by się zgadzało. Ale do nazwa to rozwinięcie skrótu ci nic nie powie. Dobra, jedziemy. Obawiamy się trochę... Nie no, zaryzykować na jednym gejcie? Może zaryzykujemy na jednym gejcie. Do hakowania kont? Nie. To ma to tak być zrobione, żeby się nie dało hakować. To nie aż taka dobra furtka. Niby furtka, ale wiesz, tak... Że te rzeczy mają z niej nie wyjść, co mają, no... To są tam prywatne, czy whatever. Możesz w zasadzie tylko wezwać coś przez tą furtkę, będąc programistą, ale nie możesz wejść przez tę furtkę. To tak raczej ciut inaczej, nie? Na sprawa, że zupełnie nic bym teraz nie potrafił pewnie z tym zrobić, ale w miarę wiem, o co chodzi. O. Pewnie chciałbyś moją zakuźniowaną Oracle. O, tu jesteśmy Marinesy. Okej, okay, to mi zaskoczy trochę. Ale mam dziwny, misterny plan na tę pierwszą mapę, żeby zagrać... na tę ostatnią mapę, żeby zagrać Stalkery, ale... Nie wiem, czy to jest mądry plan. Nie, zrobimy szarże może. A to głupio tak szarże teraz trochę. No ale nieważne. Głupio, nie głupio, zrobimy i tak. Nie dostaliśmy dropa, więc w sumie możemy się w miarę swobodnie rozwijać, nawet bez Feniksów. No oczywiście, że tak. Wydawało mi się, że widziałem minę, chwilę potem wydawało mi się, nie, to chyba nie jest mina, może jakaś nierówność, a jednak mina. No spoko.
Nie ma problemu naprawdę, i tak chciałem mieć tylko jedną rakę. Po co mi w ogóle dwie? No po co? You seek guidance? Where do I... Po co komu takie głupoty? Ciepną mi tutaj z miny. O. Spoko, jednak nie potrzebowałem oraku. Prawda, nie ma sprawy. Ja czy jeszcze z CV-y bierze? A nie, to jest trzecia baza. To nie zmienia faktu, że jest duży problem, jak on teraz do mnie tutaj przyjdzie całą tą armię, nie? A, nie, dobrze, że teraz chyba zwarpowałem tutaj. A, dobra, może i dobrze. Będą jeszcze 4 liberatory. Przegiąłem z tymi. O, wow, on ciepnął.
Aha, tak myślałem, że coś za mało probek tu na mnie się wyjaśniło dlaczego. Że też gościu sięgnął po trochę wizji. No dobra, miazga z niego zaraz będzie. O, albo i nie. Kurde, źle to wygląda, bo wychodzi jednak na mapę. No trudno. No i co wy tu wszyscy? Paki. Słabo z ulepszeniami, co? No to w ogóle chyba ich nie mam, bo mi zniszczył Forge. Jest problem. Nie
Gasping Gas. To jest chyba powód, że ja tu nie mogę zaekspować, takie mam wrażenie. Jaki wygodny on jest. No okej, myślałem, że więcej tych liberatorów tam poszło. A co nie? Coś tam mi padło, nie wiem co. Dobra analiza. Nie, dobra, żyjemy jeszcze, spokojnie. To jest... Stalkerem mi coś popadało. Nie dobrze. Robimy endgame composition. Sam tego chciał. Słabo trochę wyszło. Takich trochę kamperów, to nie oszukujmy się. On no, nawalił tych liberatorów. Light of the consciousness awakened.
Miazgunia. O, niby dobry teren. Co za zakończenie. Sousik. Nie, nie, to już nie były testy. Mieliśmy Mothership Core'a. Widzicie, jaki late game dobry? Taki dobry late game. Ciekawe, czy to Kaz był. No i mamy jeszcze skina. No za taką grę ja bym dał zakuźniowaną kuźnię. Takiego skina. Forged kuźnia. Disruptor? No niech będzie. Jakiś survivor też. Komenda? Co to znaczy? Nie wiem. Sometimes words alone aren't enough. With an emotion. Emoticon. You can always have perfect way to express yourself. Piękne, piękne. Ładna gierka, co na koniec? A, Semper to był, ten z Kanady. Ten, co był nominowany, żeby pojechać do Korei jako reprezentant Terran, nie Koreańczyków, kappa. Wiedziałem i waliłem do wszystkiego z Tempestów. To nie było aż takie proste, Miles Nice, mi wbrew pozorom. Kontrola tej kompozycji nie jest łatwa, uwierz mi. Ale cieszę się, że wygrałem. Fajnie. Late game wygrany na takiego w miarę okej Terrana to jest zawsze satysfakcja. Nie, nie dostałem, nie przegrałem na tego dropa. Bardzo ładnie go obroniłem. W sumie, ta obrona dropów była najważniejsza i bardzo dobra. Dobrze mieć te Feniksy, nie? Cały czas, te 6 Feniksów. O, Globhill bardzo ładnie wytłumaczył, co to API. Aczkolwiek wiesz, no, trzeba lajkowi w miarę wyjaśnić to. No właśnie, i wszystko jasne. Indy, jak robisz Oracle Stargate, to twoje Oracle nie ma skina, a jak skończy się robić, to ma skin. No tak jest, no co ja ci poradzę. Harald. Pokażę skiny z Worchesta. No, to każdy może sobie je zobaczyć przecież, no. Wchodzisz sobie tutaj, co? Kolekcja, skiny, Protoss. I one też będą u każdego, tylko że nie będą podświetlone, nie? Tylko będą, że kuźnia. To kariera jeszcze nie ma, bo to chyba będzie tam potem, czy nie wiem w sumie. Też jest z Kolosu, ten... O, jest Stark Templar. Wszystko jest. O, też będzie Mothership nawet. To nie wiem, jeszcze chyba wszystkiego nie mam. Dobra, dziękuję bardzo, że dzisiaj byliście na audycji. Mam nadzieję, że się podobał remaster i StarCraft 2 tak w miarę. Indy wciel się w rolę policjanta, co? Lucian, siema. Nie, już kończymy. Dobra, no to od początku.
Donate. Otesu, dziękuję ci bardzo. Kwazio. Otesu top 3, Kwazio top 1. Dziękuję ci bardzo za donate'a. Toczaman top 2. I Lala również top 3 razem z Otesu. Dziękuję bardzo za wsparcie. Jest, wszystko działa tutaj na ekranie, wyświetla się, dokładnie, top 1 dziś wyświetla się. No i poza tym dwie subskrypcje, dziękuję bardzo biceps 80 cm i Maindio za 9 lat pod rząd. Idealnie. Na zdrowie, tak jest. Więcej kebabów, tym na pewno tego zdrowia będzie więcej. Spaghetti of Discordia, thank you for follow, dziękuję. Może nie Polek, nie wiadomo. No i wiadomo, jak ktoś chce wesprzeć, te linki są pod oknem streamowym, pod telewizorkiem. Można śmiało wspierać, przelewać miliony. To mi bardzo pomaga, siłą rzeczy. Żebym robił więcej, żebym tworzył więcej, jak się komuś tam, nie wiem, poradnik komuś się przydał, to tam to... Dobrze, to dobrze. I można na przykład miliony przelewać, dlatego właśnie tak teraz robię, że jakiś tam poradnik, powiedzmy, że jest zbierany na ten poradnik, ale tak naprawdę no jest cel, żeby był. I potem ja mam przy okazji jeszcze większą motywację do robienia tych poradników i potem to pomoże tam kilkuset osobom, bo na ogół tyle, no tam czasem nawet i tysiąc i więcej w sumie ogląda te poradniki. Porady zawodowego gracza mają ponad 100 tysięcy wyświetleń, to jest mega fajne, nie? No, więc jak komuś coś pomaga, to śmiało może też donate'ować. Bo tak często jest też. I no co? I wykrzyknik alarm, jak to jest rozszerzenie do Chroma, który mówi, że audycja startuje. Bitsy! Bitsów nie było od 2 miesięcy jakoś chyba nawet, czy coś takiego. Dziękuję bardzo za bitsy. MMI PBKR. Dzięki wielkie. Lucy fajnie działają, tak? Nie wiem, jak te lucy działają. Miałem zapisane, żeby to sprawdzić i w sumie nie sprawdziłem. Mój błąd. Ale postaram się może. Wykrzyknij Discord, jak ktoś chce poczatować ze mną i nie tylko poza streamem, polecam mocno się tutaj łączyć, gdyż ponieważ można, nie wiem, się z kimś ugadać, żeby pograć jeden na jeden, czasem ludzie szukają albo do 2x2, albo do Archon Mode, do czegokolwiek, także wykrzyknij Discord. No. I Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, wszędzie polecam się Indie StarCraft, zwłaszcza na YouTubie, wrzucam cały czas filmy, jak komentowałem, jak grałem. Różne fajne rzeczy na YouTube są, tam zawsze możecie wbijać, zwłaszcza jakby na przykład danego dnia przypadkiem streamu nie było, to można się udać na YouTube, a tam powinno być coś w miarę nowego. Do następnego razu i cześć.